jest pytanie istotne, które ono może brzmi zbyt prosto, ale jest zadawane i w polskich domach, i na najwyższych szczeblach władzy. Czy oto w najbliższej przyszłości będzie wojna Rosji z Zachodem, w tym z Polską? Jeśli wsłuchać się w to, co mówi chociażby szef BBN-u, Jacek Siewiera, to on mówi, że w zasadzie mamy 3 lata na przygotowanie się na taką konfrontację z Rosją. 3 lata. Czy pan podziela taką ocenę? Przed chwilą powiedziałem, że społeczeństwo polskie może czuć się bezpiecznie. Tak, ale z drugiej strony wszystkie podjęte działania zmierzają w kierunku, aby wzmocnić nasz system bezpieczeństwa, wzmacniając jednocześnie system sojuszniczy. Ja jeszcze nie wspomniałem o inicjatywach Unii Europejskiej do wzmocnienia tożsamości obronnej, a więc między innymi ta europejska inicjatywa przestrzeni, ochrony przestrzeni powietrznej, inicjatywa wzmocnienia systemu produkcyjnego, prawda, produkcji zbrojeniowej, w tym polskie zakłady przemysłu zbrojeniowego. I ta perspektywa 2-3 lat. Wojna na Ukrainie pokazała nam, że w niektórych, że Unia Europejska i Europa jako całość jesteśmy olbrzymem gospodarczym, ale czasami karłem militarnym. Nie możemy się szybko zmobilizować. Do końca nie zgadzam się, że jesteśmy karłem militarnym, bo NATO jest wiarygodnym sojuszem. Natomiast te 2-3 lata. Na pewno ja nie przewiduję wybuchu konfliktu zbrojnego konwencjonalnego na terenie Europy, Europejskiego Teatru Działań Wojennych w przeciągu następnych przynajmniej 8 do 10 lat. Chyba że Putin zwariuje, bo do końca jego decyzje nie są racjonalne, bo wszystko zależy od przywództwa. Tam jest przywództwo autokratyczne i decyzja jednego człowieka może spowodować różnego rodzaju działania. Ale nie sądzę, bo on ma również krąg osób dookoła siebie jeszcze w miarę zdrowo myślących. Putin prowadzi wojnę 2,5 roku z Ukrainą, z państwem, które była według klasyfikacji wszystkich dostępnych źródeł gospodarczych i militarnych na 22. miejscu na świecie. Rosja jako drugie państwo i nie może sobie z tym poradzić, tracąc miliardy dolarów dziennie i setki tysięcy ludzi, już około 500 tysięcy straconych, zabitych i rannych.